Maciek! 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 No, co jest? Wziąłeś berlinkę, tak jak cię prosiłem? Ty, stary, nie żeby coś, ale wziąłem ci nawet więcej. Tak? A gdzie on? Dobra. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj będziemy recenzować oto taką piłeczkę pochodzącą z finału, który był rozgrywany w Berlinie. Bardzo słegowa. Bardzo. Troszeczkę wychodzisz z kadru. Podwyższę cię. Bardzo słegowa. Jejku, to jest piłka, do której mam największy sentyment. Podbiłem nią aż dwie bek trójki. Ale jedną mi ukradli, to nie jest ta sama. Ale... jedną tak. Piłkę podkreśl, a nie jak trójkę ci ukradli. Jedną piłkę, bo wy podwiecie domyślnie. Jedną piłkę mi ukradli, to jest drugi egzemplarz, udało mi się ją wyrwać za 200 zł teraz. No niestety będziecie musieli troszeczkę więcej za nią wybulić, bo Zwłaszcza po tej recenzji. Brzezik, masz coś do dodania? Słuchaj, może wszystko po kolei. Zaczniemy od tego, że w tym odcinku recenzji sprzętów freestyle'owych przedstawimy wam piłkę w finale Berlin 2015. Jest to piłka marki Adidas Champions League. Jest ona z finału z 2015 roku, rozgrywanego w Berlinie. Piłka szczyci się bardzo dużą różnorodnością kolorów i tak? moim zdaniem jest ona jedną z najbardziej swagowych piłek, jakie kiedykolwiek wypuścił Adidas. Ale z ciebie słaba meczówka! Spójrz na siebie, masz takie zmarszczki! Wolę mieć zmarszczki niż gwoździe w tylu! Przynajmniej te zmarszczki mogę wyprasować, a ty nie! Ojci! Widziałaś to? Ja nie mogę, przecież to Berlinka! To uosobienie piękne! Są piłki i są berlinki. No chyba, że... Kopania? Kopania? Tak. Albo to piękne coś. No piękne coś, no bo nie jest zjechane, to jest praktycznie nowy Team Geist. Nie dotykaj, kresek. Nie dotykaj. Myłem ręce. Dobra. I ręce? Dobra. Masz coś do mycia picia? Dobrze. Słuchaj, powiedz mi, czy myjesz pupę i ręce? Ona myje mi. Na piłce widzimy logo Adidasa, oficjalne logo Champions League i UEFA. Kod kreskowy jak zwykle, FIFA Quality Approved. I oczywiście gwiazdki, które bardzo widocznie rzucają się w oczy. Każdy, kto nie widzi nas na treningu, zwróci uwagę na to, jaką mamy piłkę i rzucamy się, jesteśmy tacy catchy, rozumiecie? Rzucamy się w oczy. Fajne niedźwiedzie, które są niezwykle kolorowe. Przede wszystkim, jaki jest plus tej piłki? Ona jest pokryta gęsią skórką i to jest ostatnia piłka z serii Champions League, która ma tę, że tak powiem, korzystną gęsią skórkę dla freestylerów, ponieważ moim zdaniem, piłki od 2016 roku, piłki Champions League mają taką gęsią skórkę, która się ślizga. W dodatku w tych wersjach z 2016 roku gęsia skórka pokryta na tej białej części oraz na tych gwiazdkach się różni, więc bardzo ciężko jest wyśrodkować sposób tarcia na tę piłkę. A ta piłka ma wszędzie tę samą gęsią skórkę i to jest właśnie ostatnia z piłek z Ligi Mistrzów z taką gęsią skórką. Ona jest bardzo przyczepna i jak widzicie na przebitkach, bardzo przyjemnie się gra halfy tą piłką. Te wszystkie triki szarpane, również bloki, bardzo przyjemnie się gra tą piłką. Ona tak się klei, czujemy, że ona jest szorstka ta piłka i to jest właśnie zaleta jej. Tak więc plus tej piłki to jej przyczepność.
Minus tej piłki to właśnie jest jej ciężkość i teraz w sumie na bieżąco, kurde, zostawiłem wagę w kuchni. Dzięcie. Mamy tutaj Silver Cresta. Silver Cresta! Silver Cresta! Raktur! Moim zdaniem minus tej piłki to jest odczucie ciężkości. Wydaje się, że ta piłka jest nieco cięższa niż inne meczówki. Oczywiście w porównaniu do Monty to jest różnica 100 gram, ponieważ Monta waży 370 gram. Ta piłka po zważeniu jej okazało się, że waży 425 gram. Tyle waży ta piłka i w moim odczuciu jest ona nieco cięższa niż piłka, którą obecnie gram, czyli Copania. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie to jest zależne od grubości materiału, którym pokryta jest ta piłka. W dłuższych kombinacjach ta piłka właśnie wydaje mi się ciężka. Nogi nie mogą mi jakoś wyciągnąć do góry tej piłki. I moim zdaniem to wynika właśnie z tej ciężkości. Mogę już mówić? No, a co chcesz mówić? Praktycznie ta piłka wydaje się ciężka, ale nie zrażajcie się, bo nadrabia swoją przyczepnością. Zawsze przed treningiem wybieram między piłką Team Gaze, która moim zdaniem charakteryzuje się tym, że jest lżejsza, ale mniej przyczepna, a piłką Berlin oraz Brazuką, bo moim zdaniem te piłki są bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o strukturę. One są bardziej przyczepne, lecz nieco cięższe. Ej, mam tak samo. No i właśnie to zależy w sumie od momentu, wiecie, raz gram właśnie tymi Team Gaze'ami, raz Brazuką lub finale Berlin. I to zależy w sumie już od tego, co chcę trenować. To zależy od tego, co w danym momencie potrzebuję, czy w danym momencie potrzebuję bardziej przyczepności, czy lekkości. Tak. 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 Właśnie tak. Tak. Dokładnie. Tak. Właśnie. No. No. Tak. No. Tak. 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 Z biegiem czasu, jeśli nie gracie strasznie napompowaną piłką, zresztą jak w każdej piłce, mogą pojawić się zmarszczki. Nie wiem, czy są one widoczne tutaj, ale widać, że na każdej z łat widnieją zmarszczki, jak i też na gwiazdkach. Wentyl jest na pewno bardziej wytrzymały niż w piłkach typu Team Gaze i o to nie musimy się bać, że będziemy musieli w nią wkładać gwoździa. Gdy wybieramy piłkę, to też martwimy się o wentyl, ponieważ meczówki mają to do siebie, że są wytrzymałe, ale z wentylem jest nieco gorzej, czasami jest nieszczelny. Te piłki z 2006 roku albo z 2008 roku wentyl mają dosyć średnio sprawny, a... Czego nie można powiedzieć o Berlince? Nie spotkałem się z niesprawnym wentylem w Berlince, zresztą im nowsza piłka, tym lepsza technologia w wentylu, jeśli tak można powiedzieć. Także tak, powietrze wam nie będzie dosyć często uciekać. Co? Także tak. Także tak. Powietrze nie będzie wam uciekać, możecie dopasować jak chcecie i przez kilka dni, tygodni, miesięcy będzie piłka w takim samym stanie. Niestety na przykład Team Gaze'y muszę dopompowywać co trening. A! Kurde! Mam ten sam problem, Brzeni. Tak jest, nie? I know that feeling, bro. Yeah. Gwozda. Gwozda. Tak, tu jest. Gwozda i tu ma tylko gwozda. Pomarszczona. No to za... Lepiej mieć gwoździa. Nie, lepiej mieć zmarszczki niż gwoździa wentylu, hehe. Materiał, z którego jest zbudowana piłka, jest bardzo wytrzymały. Gram tą piłką z ponad rok. Powiedzmy rok. I widzicie jej stan. Z każdej strony, no jest leciutko poobdzierana. Jeśli zdecydujecie się na kupno takiej piłki, to w ogóle nie musicie martwić się o stan
techniczny, o początkowy stan, o budowę tej piłki, bo wszystko jest w porządku. Łaty się nie odklejają, gęsia skórka nie ulega zniszczeniu w ogóle praktycznie. Jest popularna dosyć, że często widzę piłkę w różnych ujej. Mówię, uważaj na kable. Powerbank. Nic więcej. Przez długi czas ta piłka może nam posłużyć, zresztą jak w sumie większość meczówek, ale Berlinga wyróżnia się tym, że materiał bardzo powoli się zdziera i to jest bardzo fajne. Gęsia skórka nie niszczy się nam szybko, co na przykład zdarza się w takiej piłce jak Tango albo w innej piłce, która jest pokryta gęsią skórką. Tu to właśnie nasze chropowate wypustki wytrzymują na dużo dłużej i również myślę, że z tego względu ta piłka jest popularna wśród freestylerów, bo dosyć często ją widzę wśród innych graczy. Jest właśnie oprócz brazuki jedną z najczęściej spotykanych piłek według mnie wśród innych freestylerów. Jest to jedna z lepszych finalek z Ligi Mistrzów. No, grywalna, bardzo wygodna, no po prostu przyjemnie się nią gra. Nie miałem nigdy problemów z opanowaniem tej piłki. Nadaje się ona jak najbardziej do każdego stylu i nie przynosi kłopotów w manewrowaniu nią. Kolejna kwestia! Dobra, następna kwestia, czy cena tej piłki jest adekwatna do jakości? Powiem tak, bo piłki są jak wino. Im starsze, tym lepsze. W rezultacie są coraz droższe. Chciałem powiedzieć gorsze. Droższe. Ja kupiłem Berlinkę używaną od Grzegorza Noworolnika za 200 zł. Leja również kupił tę piłkę za 200. Dową, kompletnie dową, za 200 zł. Ha, ale ja kupił nową za 200 zł. Kurde, jestem przegrywem, ale nie. Jeśli chodzi o cenę teraz tej finalki, nie wiem, czy znajdziecie ją w sklepach nową. Raczej znajdziecie ją na Allegro, na eBayu i cena waha się między 200 a 300 zł. No już, jeśli kosztuje ponad 300 zł, to myślę, że nie warta tej ceny. Ta cena będzie warta może za 2, 3, 4 lata, bo im starsza piłka, tym droższa. No ale w tym momencie, tak jak mówiłem, 200 a 300 zł. A używana to myślę, że w okolicach 200 zł, poniżej 200 zł. Używana również jest dobra piłka, sam raz na początek przygody z freestylem również polecam. No i dla tych zaawansowanych freestylerów, ale wtedy ja bym się jako zaawansowany freestyler skusiłbym się na nowszą piłkę. Biorąc wszystko do kupy, podsumowując wszystkie te zalety, pozytywy i wady, niepozytywne. Minusy dodatnie i plusy ujemne. Plus i minus to jedyne, co widzę. Dokładnie. No to pora na oceny końcowe i właśnie na lekkie podsumowanie, jeśli chodzi o tę piłkę. Ja dosyć lubię tę piłkę, powiem wam. Kupiłem ją w Czaplinku od Grzegorza Noworolnika. I powiem wam, że pierwszy trening z tą piłką to był mój trening przejść, więc może to ta piłka będzie dobra do właśnie do takiego typu treningów. Grałem... Co ziewasz? Nie, po prostu musiałem się doczelić. Nudzę. Zawaga. Dobra. Grałem dużo przejść, grałem dużo SD i bardzo przyjemnie się grało tą piłką. Później na tym samym treningu po raz pierwszy podbiłem back Ltatwa. Lta. Nie wiem, jak można mówić Ltatwa. Elta, lipa mówię Ltatwa. To jest jakbyś miał krzykać. Ltatwa. Ja mówię Ltatwa, no podbiłem pierwszego back Ltatwa i wierzcie co, to chyba trochę za sprawą tej przyczepności, bo tutaj doświadczyłem inną przyczepność w tej piłce. No i w końcu powiem swoją ocenę. Tak, ocena tej piłki 8 na 10. Niestety to nie jest moja ulubiona piłka, ale to jest jedna z tych lepszych dla mnie do treningu. A twoja ocena, Maciek, ty masz dobre wspomnienia, jeśli chodzi o Pacta z tą piłką. Bardzo mam dobre wspomnienia, tym bardziej, że grywałem właśnie na Paktach i szło mi świetnie. Doszedłem aż do top 8. Bardzo wiele przyjemnych wspomnień mam z tą piłką, które zapadły mi w pamięć, także łezka się wokół kręci. Jak sobie tak przypomnę,
jakie uczucie towarzyszyło mi, gdy podbiłem coś tak bardzo hardego. Ale to nie było tą piłką, tylko tą skradzioną. Tak, nie. Nie! Back MP Move'a podbiłem akurat tą, a back Patfa podbiłem... drugą. Taką samą, tylko że skradzioną. Czyli jak widzicie, to nie przypadek, że akurat dana piłka była jakaś magiczna, to akurat w finale Berlin. Czy to taka wersja, czy to tak. Czy to taka, czy gdzieś zniszczona. To jest po prostu finale Berlin i ja daję tej piłce 9,5. 9,5? Czyli ja średnie policzę przy montażu, to jest średnia. I chyba to jedna z najlepiej ocenionych piłek na naszym kanale. Dla mnie ma ona coś niesamowitego w sobie, jeżeli chodzi o kolorystykę. Zawsze nie ma takiej zwykłości, zawsze jak patrzę, dostrzegam inny detal i lubię popatrzeć na piłkę zanim zacznę nią grać. Nie lubię grać czymś zwykłym, uważam, że jest niezwykła. A co wy myślicie o tej piłce? Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej piłce, jaką wy byście dali ocenę, czy graliście tą piłką, czy będziecie grać tą piłką? Wiecie, czy kupicie, czy jest czy... warta swojej ceny? Czy ukradliście Maćkowi? Złapię tego złodzieja. A! Ale nie no, to było shoot tak... my elbow. Ale to twoja wina, bo wracamy z treningu i... Rzezik, zapomniałem. Nie. Coś za mało rzeczy chyba babie. Coś zapomniałem. Piłka! No i jazda, ale kurczę, no nie wiem jak, na pewno byśmy teraz jej nie zrecenzowali, także wszystko potoczyło się dobrze, macie widzowie nową, praktycznie nową piłkę. Ale słuchajcie, ten kto zobaczył tę piłkę to na pewno się od razu w niej zakochał, bo wiecie, są piłki i są berlinki. Soccer gang, hashtag Daniel got the hits. Dobra, dziękujemy za oglądanie tej recenzji. Więc słuchajcie, jeśli zdecydujecie się na tę piłkę i ją kupicie, to już zostało wam tylko jedno. Po prostu trenować. Pamiętajcie, to jest najważniejsze. Bez tego nic nie wyjdzie. Sprzęt sam nie gra. Musicie zadbać o to, żeby ćwiczyć. Po prostu trenować. I... prawda? Elo.